Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie. Chcesz wygrać skiny, zostaw oczywiście subasowany łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby oczywiście hasło punktu sobie poznać. Jak sam pewno, jak nie jesteś użyj kodu CROXY GeForce Skin się. Wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź kliknij oczywiście magiczny liczek kod promocyjny i tutaj kod CROXY przez 2x wpiszesz 5% więcej i skrzyneczka na start za free. No a my tutaj mamy, kurczę, a nie, to są te stare skrzynki, okej, bo tutaj eventu nie ma właśnie. I to jest taki mini event generalnie, który już od jakiegoś czasu jest. Więc tak na pierwszy rzut oka myślałem, że coś nowego tutaj się pojawiło, no ale no to są te stare skrzynki, a ja już chyba dobrze znamy. 1500 zł, spróbujmy jeszcze raz. 700 niestety na minus z tego jednego otwarcia, no tutaj będzie ciężko, bo chyba nie będzie żadnej kosy, no jest jednak tutaj na signal, no ale to jest 1000 zł, no dobra, myślę, że to jest idealny moment, żeby... Może jeszcze nie skrzynki widzę, no jeszcze tam sobie zakręćmy. 160 kosztuje jedna i tutaj, no ładne te skiny są, naprawdę fajnie wyglądają. No właśnie, tylko czy uda nam się coś zdobyć z tych topowych, no 700 zł niestety. Parsi na minus, delikatnie, ale na minus, tak? Hydra, znaczy nie Hydra, tylko Fate oczywiście do trafienia, no ten Fate to już mówiłem ostatnio. Jak widzę Fate'a skrzynkę, to mi się, wiesz, przestawia coś w główce. No ale no kurczę, ten Marfa i tak by spadnął, było spoko, 500 zł. No dobra, mamy 5 koła, powiem wam tak, ja sobie otworzył jeszcze skrzynkę, której no zazwyczaj nie otwieram, czyli Luxury Knife kosztuje 1100 zł i no jeżeli by tu doleciało, to byłoby super, no, no niestety Marble Fade to jest 300 zł na minus i jeszcze jedno otwarcie, ja tutaj spróbuję dać szansę tej skrzynki, tak, dobra, ostatnie otwarcie, bo to już jest naprawdę, no już się źle dzieje, tak, trzeba sobie powiedzieć, no i tragedia, powiem, no. Jednym słowem tragedia, no to skrzynki widzów jakieś chyba trzeba tutaj uderzyć, jak no nie oddałem, no to skrzynka widzów, no tylko właśnie, no może jakieś tutaj procentówki, uda mi się znaleźć powiedzmy 15%, czy coś takie mi wyszuka, no mamy tutaj dwie takie skrzyneczki, takie ansymony, to mam 15% na 1000 zł, więc no brzmi zachęcająco, tak, jeżeli jedna taka kosa na 5 otwartych poleci, no to jest naprawdę spoko, tak, trzeba sobie powiedzieć, no tylko właśnie, czy chociaż jedna tutaj będzie, wow, no powiem tak, no nawet dwie są, więc fenomenalne otwarcie. Jeszcze raz spróbujmy, dostańmy chociaż jedną tutaj i będzie super. No już myślałem, że dwie będą, ale no, tak jak powiedziałem, jest jedna, jest super. I jakkolwiek tutaj udało nam się troszeczkę to nadrobić. Tylko no właśnie, no, to dwie skrzynki 15%, więc macie zadanie na dzisiaj domowe. Zróbcie mi skrzynki jakieś 15%, to coś tam potwieramy. Możemy zrobić w ogóle jakąś serię, gdzie będziemy, wiesz, wpisywać sobie 10, 15, 5% i tak dalej. Takimi procentami sobie te skrzynki otwierać, no to mamy 10% na hauda, ale to jest delikatna odklejka, tak? Trzeba sobie powiedzieć, że mamy 10% na tego tutaj chyba Ancymona, no tutaj 500 zł kosztuje, te 360. No myślę, że możemy spróbować taką, no jedną nie, ale jedną turę 5 na raz, no może, no można spróbować, 1800 zł. Jest to ryzyko mocne, no ale zobaczmy. Tutaj chyba w ogóle udało mi się zdobyć tego Butterfly, ale nie jestem pewien. Niestety tutaj pusto. No i jeszcze jedną szansę tutaj dam tej skrzyni i zobaczmy, czy szansa zostanie zmarnowana, czy wykorzystana. No powiem tak. No, no jest źle, tak trzeba sobie powiedzieć. Ostatnie otwarcie, 3 na raz. No jak nie poleci mi nic, bo mocne zerowanko dosyć szybkie wleciało. No ale no właśnie, nie ma nic. Zostało mi 149 zł, stary. No co ja za to... Nic nie zrobię, no możemy jakiś challenge sobie zrobić od zera do kosy, taki w trakcie, ale powiem tak, to jak u nas te skrzynki wyzerowały się, to jest naprawdę niepojęte. No dobra, od 150 zł do kosy, tak szybka zmiana planu w trakcie filmu, tak? Skrzynia Aloha, do tego tutaj no, 3 siódemeczki tak na farta, no nie no, troszkę za dużo. Robimy może coś takiego, żeby też nie przesadzać na początek tego naszego challenge'u. No i generalnie hasło konkursowe, stary, no nic, co możesz napisać? Napisz, czy byś chciał jakiś... W ogóle filmy z widzami, bo tak się zastanawiam od jakiegoś czasu, że kurczę, może jakieś filmy z widzami, tutaj wiesz, jakiś chowany, jakiś może Simon mówi, jak ze starych, dobrych czasów. Możesz napisać w komentarzu, co o tym sądzisz. A my zobaczmy tutaj, co tutaj ta bitwa, że tak powiem, nam zaproponuje. No to jest jakiś kałach, ale czy on będzie droższy? No oczywiście, że będzie droższy. Jakiś Jungle Spray, co to jest za kałach, stary? Totalnie nie mam pojęcia. A zostało 88 zł. Mi się wydaje, że tutaj możemy sobie zrobić tak naprawdę jakąś jedną bitwę i no, spróbować to, że tak powiem, jakkolwiek tą kostkę chociaż zrobić, nie taki no, mini challenge.
wykonać w tym filmie, bo że tak powiem, wyjście na plus, no poszło nam dobrze, trzeba sobie powiedzieć. No to cztery takie, co? Cztery takie skrzynki, jeszcze coś możemy tutaj za semeczkę sobie wrzucić, coś takiego, powiedzmy 4.20% Gerini. No i zróbmy taką bitwę, cztery osoby, no i to chyba będzie ostatnia bitwa na dzisiejszy film. Jeżeli tutaj nic nam nie siądzie, no to będzie mi smutno, tak? Generalnie odcinek dzisiaj późno, ale przestawiłem się mocno, bo troszkę te mecze majorowe oglądałem. Muszę też się pochwalić, czy oglądasz majora, ale no jestem ciekawy dzisiaj tych meczy. No, powiem tak, tak jak powiedziałem na odcinku z Pikema, że totalnie nie ufam Fnatic, no to się to potwierdziło, tak? No 0-3, przegrać stary. Serer Atom, no drużyną starych, to tam się nie powinno znaleźć na tym turnieju. To jest naprawdę niesamowite. No, no coś czułem w kościach po prostu, że ja ufam, tych się nie ufa. No ale dobra, zobaczmy tutaj jak pójdzie nam ta bitwa 30 zł. To jest jakaś szansa tak naprawdę tutaj to wygrać. No tylko właśnie, czy tutaj się to przedsięwzięcie nam uda? Wyłącznie będziemy mieć, a jeszcze ostatnia skrzynia leci. Ale tutaj pusto. Bo grosze, no i zobaczmy, 54, no wygraliśmy to, no powiem tak, no. Za 42 zł, no już jakiś to krok do wykonania tego challenge'u jest, tak? Trzeba sobie powiedzieć, tańsza kosa, no teraz kurczę, no inflacja, no to wiesz, teraz te kosy trochę kosztują. Kiedyś to kosy mogłeś tak naprawdę za jakieś 300 mieć, a teraz myślę, że z 4-5, no 4 to co najmniej, tak? No myślę, że 5 tak optymalnie, ale dobra, 144 złocisze, tyle nam zostało, więc stłuszmy sobie tutaj coś. Może jakieś po prostu dwie skrzynki, tak na hama, tak na strzała, takie hamito totalne. Skrzynia pinki, powiadasz? No to dobra, tylko musimy czekać, zrobić się takie tylko 50%. Tu szola może rzucić, co? A nie, tu szola mnie styknie. No to może to, no, tych procentów nie chcę uderzać, jak to ma być taka bitwa, wiesz, taka dosyć ryzykowna. Gdzie nie mamy większego budżetu tak naprawdę, nie? Jakby to było, no jak szajdę strzech, jakby to była, no to moglibyśmy się pobawić te prezentówki, ale tak to wierzyłem sobie 140 zł, dwie skrzyneczki, pinki i dingi, troszkę nawet rymują, więc zobaczmy jak nam pójdzie, czy tutaj ten challenge uda nam się ziścić. Pierwsze otwarcie, to na trzy osoby i daje nam po CZC tutaj Digielek. No to CZ w StatTracku niestety, ta pośrodku dla mojego przeciwnika, ostatnie otwarcie, no jest jakiś kałak, to jest, przepraszam bardzo, na jakiś filmach tutaj Silver właśnie, 80 zł. Myślałem, że uda mi się to wygrać, no ale no cóż, no niestety nie było to pisane dzisiaj.